Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zapraszam dzisiaj do polskiej fabryki w Mysisacy. Oczywiście duża przenośnia. Fabryka jest własnością pana Sochaja, a w zasadzie no, nie mówimy tutaj o fabryce, mówimy o kilku zakładach. Fabryka jest duża, produkuje części lotnicze do samolotów, podzespoły. Jeden z największych zakładów tutaj tego rodzaju przemysłu. Cyclone. Tu powstają samoloty, a przynajmniej ich te główne części. Jak wygląda dziś sytuacja i przemysłu lotniczego, i pana firmy tutaj? No tak, to jest nowy budynek powiększony prawie że podwójnie rok temu. Oddaliśmy do użytku, no ale w międzyczasie produkcja spadła. I spadła o 70%. Największy spadek był z tego powodu, że nasi klienci mieli dużo naszych części w magazynach. Zamawiali dużo za dużo. Jak przyszła pandemia, gdzieś tak około 16 marca, to wszystko się zatrzymało i nagle klienci zauważyli, że mają dosyć naszych elementów prawie na rok czasu. Tu jest okno, pewnie do kadłuba. Tak. Widzi pan tutaj, one przyszły do składania, do montażu, ale my kupujemy płytę, tniemy ją, malujemy, anodujemy, składamy. No jest niewiele takich firm, co mogą to samo zrobić. Musieliśmy odpowiednio zredukować wydatki do dochodów. Wydaje mi się, że podróże biznesowe to się zmniejszą. Bo jak patrzę na to, ile myśmy wydali rok temu pieniędzy na bilety, ile w tym roku wydaliśmy, w roku finansowym, no to wszystkiego jest tylko jakieś 10%. Nawet może mniej. Tak samo jak jakaś tam reklama czy coś takiego, no to właściwie nie wydawaliśmy w ogóle pieniędzy. A jeżeli chodzi o biznes, w tej chwili bardzo dużo robimy po prostu na internecie. Używamy jakiś tam Microsoft Teams, czy Zoom, czy jakiś inny program. I klienci są bardzo zadowoleni z tego. Właściwie to wyszło od klientów, żeby w ten sposób się komunikować. Biznes Jet jest dobrze idzie. Aha. Biznes Jet tak jak... A jakie pan ma kontrakty z tymi biznesami? Normalnie Bombardier, wie pan. Globo 7000 czy Challenger. To tam firma robi skrzydła, elementy, czy... My tutaj, tak. My robimy elementy, podzespoły. My wysyłamy to dla Bombardier, czy dla... Tak, wie pan, dużo małych samolotów, takich jak A220 czy Boeing 737 są również robione jako biznes jet. Tak. My dokładnie nie wiemy, ile ich jest jako biznes. Ile ich jedzie, bo ile ich się robi, dlatego że to jest najczęściej tajemnica. Mhm. Nigdy samolot biznesowy nie jest oznaczony, dla kogo to idzie, kto go kupuje. No ale elity muszą latać. Tak, no ale teraz tak, wydaje mi się, że jeżeli by to się skończyło, no to ludzie są już mają ochotę na wakacje lecieć. No widać to na ulicy. Ja bym poleciał do Polski, tak. I no, niestety boję się nie dlatego, że się boję COVID, boję się po prostu, czy wrócę. Tak, przy tych obostrzeniach, o których przy się mówi. Przy tych obostrzeniach, co... Bo nie. Czyli wiadomo, panie Andrzej, można podsumować, że wciąż nie wiemy, na czym stoimy tak do końca. Nie wiemy, na czym stoimy. To produkcja tutaj kiedy ruszyła, panie Andrzeju, w tej fabryce? No to była tutaj pani... W 2007 chyba. No to chyba jeszcze pani Hazel była. Była tutaj. Na otwarciu. Tak. Tylko żeśmy powiększyli ją. Tak.
tutaj na przykład jest taka ciekawy jest element. To jest tak zwany leading edge do Globo Express 7000. Już jest wypolerowana, praktycznie gotowa do wysyłki. Tu w sumie, wie pan, jest, to jest aluminium? Około 1000 różnych elementów. Aluminium to co widać, ale są również i stalowe. Te śruby czy nity są aluminiowe, śruby stalowe, nakrętki stalowe są. Także to mieszanie jest tego. Tytanowa jest, ten element jest tytaną. Tutaj. Do czego służy ten element? To jest do ogrzewania, żeby skrzydło nie zamarzło. Jeżeli chodzi o biznes u nas, to też z jakiegoś powodu mamy bardzo dużo pytań o ceny. Bardzo dużo. A nigdy tak dużo nie było jak do tej pory. I też nie wiem z jakiego to powodu. Dlatego, że niektórzy dostawcy może już padli. Może klienci zdecydowali się zrobić zmiany, może klienci szukają lepszych cen. No i z tych nowych wyceń dostajemy dużo nowych zamówień. Cała Azja to jest potężny rynek i w tej chwili najwięcej właściwie sprzedaje się samolotów, nowych samolotów na ten rynek. Jest rynek wojskowy, w którym pan też ma udział w tej produkcji. Co pan sądzi o zamówieniach na rynku wojskowym, zamówieniach w takich produktach jak drony chociażby, które teraz są takim segmentem wzrastającym w dziedzinie lotnictwa wojskowego? Tak, to już to ja to widzę. Jest dobrze mieć różnego rodzaju biznes, prawda, bo tak jak u nas, no to tak się składa, że jesteśmy wertykalnie, pionowo zintegrowani, tak to chyba trzeba by powiedzieć w polsku. I mamy całą produkcję pod własną kontrolą. To jest duża zaleta dla nas. My możemy zrobić części w ciągu 24 godzin dostarczyć do klienta. Inni nie mają takiej możliwości. Czasami to zajmuje miesiące, zanim się wdroży. Wyśle, tak, zanim się skończy u nas. Natomiast ponieważ my mamy cały proces pod naszą kontrolą, no to nam jest to łatwiej zrobić. Na ile w tym jest automatyzacji w takim montażu tych rzeczy? Czy w montażu jest mało automatyzacji, ale w produkcji tak, bo w tej chwili dostajemy taką płytę, jak ta tutaj załóżmy, kładzie się na maszynę, naciska się guzik i schodzi gotowy element po godzinie, po dwóch czy po trzech. Także to jest całkowicie zautomatyzowane. Ale montaż jest mimo wszystko, bo to jest jednostkowa produkcja. Tak. Produkuje się samoloty. Normalnie sprzedawali, wie pan, co roku około 1500 samolotów rocznie. W ubiegłym roku sprzedali jakieś 900. No to powiedzmy. Ale nie? Nasza produkcja spadła dużo na dół, dlatego że kupili za dużo przed. Tak. Przed marcem. Mieli za dużo magazynów. Drony czy wojskowa produkcja. Dobrze mieć jest wszystkiego po trochu. Nie wszystkie jajka w jednym koszyku. Bo jak pamiętam kiedyś, jak Boeing przestał produkować Boeing 757, no to bardzo dużo firm padło. Nie zdążyli się przezbroić na nową produkcję. Czyli model był tak popularny, że wszyscy byli uzależnieni od jednej. Zadowoleni z tego, co mają, nie dawali cen na nowe samoloty. No to niestety w ciągu overnight basically padli.
No my mamy trochę wszystkiego. Mamy trochę wojskowych samolotów, mamy, tak jak wspomniałem, biznes, że mamy małe samoloty pasażerskie, mamy średnie, mamy duże. To też to się zmienia i w tej chwili ludzie bardziej chcą latać bezpośrednio, nie chcą mieć przesiadek, no to te średnie są bardziej popularne i te mniejsze. No to w tej chwili Airbus A380 jest ogłoszony, że przestaną produkować. Tak. 747 ciągle się produkuje, dlatego że cargo z kolei jest bardzo popularne. I koszt przesyłek samolotem czy statkiem jest prawie taki sam, a szybkość jest dużo większa. Więc firmy takie jak Amazon na przykład nie mają dosyć, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby KLM czy tam, nie KLM czy DHL tak. na przykład wysyłał dla nich, no to sami kupują własne samoloty. Tu przygotowujemy części, tu mamy magazyn drobnych elementów i przygotowujemy do montażu. Robimy tak zwany kill. To na czym to polega? No bo jak rozłożenie... każdy taki montaż potrzebuje, załóżmy, 100 różnych elementów, no to trzeba mu dać, wie pan, tyle, ile potrzeba na jeden podzespół. Mhm. Trzeba mu dać 5 śrubek, 5 nitów. Ta osoba, nitów, która montuje, już ma to przygotowane. Już ma gotowe, tak. Już ma to gotowe. Mhm. Żeby nie została jedna śrubka. Nie może zostać, tak. Musi ją wtedy znaleźć, gdzie ona jest. Tak. No bo przypadkowo jakby została w środku, no tak. No to jest problem, tak? Tak, bo, tak. Później jak dojść do tego? Tak, bo ona może pójść z paliwem, no i zatka, tak. zatka przewody paliwowe. Nigdy nie można, wie pan, siąść na laurach, tak jak się mówi. Tak. Tylko trzeba, no ciągle trzeba się rozwijać, trzeba coś nowego robić, trzeba nowe ceny dawać, bo w każdej chwili coś może się skończyć. No mamy specjalne procesy, no to mamy anodowanie założyliśmy, zrobiliśmy czyszczenie tytanu, zinc nickel plating. Wdrożyliśmy nowy anodizing, to jest dla Airbusa. I to właściwie w tej chwili się robi coraz więcej, bo chrom się usuwa i wchodzi nowy, tak zwany ekologicznie friendly. To jest tartaric sulfuric anodizing, czyli kwas winny. Kwas, który właściwie pijemy. Ta linia była gotowa wtedy przy otwarciu. Tak. I tutaj anodujemy. Tak, ja pamiętam, że właśnie się zanurzały te elementy. Tak. A tutaj natomiast to, żeśmy dobudowali i zrobiliśmy nową linię do cynkowania, która zastępuje chrom. Nie chromuje się więcej elementów, tylko są cynkowane. I również jest linia do czyszczenia tytanu, bo jednak dużo mamy zamówień tytanowych. Co to znaczy czyszczenie tytanu? To znaczy, po co ten proces się robi w lotnictwie? Dlatego, że wszystkie części, jak się frezuje, jak się tnie, to na nich by zostało trochę żelaza. I żelazo trzeba usunąć, bo żelazo koroduje. To zostaje to żelazo z tych frezów, z tego, co tak, się... Tak, tak. Z tych urządzeń, znaczy z tak, tych narzędzi. Tak, które... Tam reszta, bardzo mało tego jest, ale mimo wszystko jest. Tak. No i to trzeba wytrawić, żeby tam nic nie było. Rozumiem.
bo to by powodowało korozję i wtedy no, nasze części latają 30 lat. Tak, no tak. One nie korodują. Tak. Tutaj oczyszczamy wodę, usuwamy jony i minerały z wody. To jest właśnie ta woda do cięcia później? Czy... Nie, ta woda jest do procesu. A. Do cięcia to jest zwykła woda. Nie, nic nie jest tam nie. potrzebne. Ale tutaj nie może być jonów, nie może być minerałów, dlatego że one tutaj są używane, wie pan, do... Ta woda jest używana tutaj do procesu i... No i nie może być zanieczyszczeń. Tak. I co tutaj się robi? To wanny są? Czy... Tak, to są wanny. Części przechodzą do poszczególnej wanny. I, tak jak mówię, albo jest zinc nickel-plating, albo jest oczyszczanie tytanu. To jest proces w pełni zautomatyzowany, że jak się w jednym momencie włoży, to się samo tam poprzestawia, czy trzeba go pilnować jak gotowania? Nie, mimo wszystko założyliśmy dźwigi, wie pan, i ręcznie się ich obsługuje, ale to dużo taniej. Mimo wszystko. Rozumiem. Taki automatyczny proces byłby kilkakrotnie droższy. Przez to, że trzeba by było zamortyzować całą aparaturę. Tutaj są trzy fabryki? W okolicy Mississauga? Cztery. Tak. A co z Polską, z inwestycją, którą pan poczynił tam? No, oni tam istnieją. Jako jest taką, produkcja? No, dajemy im produkcję, tylko też mają trochę mniej, no bo jak my mamy mniej, to i oni mają mniej, ale w tej chwili właśnie dobrze się rusza, no bo Lockheed Martin do nas przyszedł i koniecznie chce, żebyśmy robili elementy w Polsce. Aha. No i z tego powodu muszę... A dlaczego chce? Bo tam montuje, czy...? No bo robi się w Polsce helikoptery. Tak. I oni chcą, żebyśmy im to robili. Bo podobnie jesteśmy wyposażeni jak tutaj w Kanadzie, tylko na mniejszą skalę. No i powinienem też do Polski polecieć, ale tak... Nie wie pan, czy nie będzie musiał siedzieć zamknięty w hotelu przez dwa tygodnie. No, akurat LOT ogłosił, że w lutym nie lata do Polski. Co nowego? Tutaj robimy również inspekcję, tak zwany Magnetic Particle Inspection. Znaczy magnetyczna? Tak. Sprawdzamy, czy nie ma pęknięć. Aha. Mniej więcej, to wie pan, trzeba dostosować rodzaj pracy do osoby. No oczywiście. Bo jak trzeba coś ciężkiego podnieść, no to nie dam oczywiście takiej drobniutkiej dziewczyny do tego. Tak. Z kolei i na odwrót. Jak ktoś jest zbyt ciężki, nie da rady takiej roboty robić. A co to jest? Przygotowujemy elementy do malowania. Do malowania są. Trzeba okleić im, żeby malować dokładnie to, co się potrzebuje. To jest zwykłe malowanie, czy jakiś powder coating? Nie, to nie jest powder, to jest mokrą farbą. Zawsze się mokrą farbą maluje. Piec do suszenia. A. I to też musi być suszone w jakichś odpowiednich atmosferze? Według specyfikacji. Temperatura, wilgotność. Tutaj akurat jest para doprowadzona, żeby utrzymać wilgotność powietrza. O. Bo jak jest za sucho, to farba się nie przyczepi. Za mokro też pęcherze powstaną, także... Wszystko kontrolowane. Dla nas malowanie to było takim wąskim gardłem. Zrobiłem automatyczną linię do malowania i robot maluje. Aha. Ale w tej chwili jest mniej pracy, no to nie używamy go. No mam nadzieję, że niedługo zaczniemy. Tu pana pracuje dużo Polaków, dużo inżynierów z Polski. Ile tak mniej więcej procentowo, jakby to pan ocenia? No to nie tylko. Właściwie my, wie pan, my przyjmujemy do pracy nie tylko inżynierów. No, w ogóle. Przyjmujemy tak.
Ja bym powiedział może jakieś 40%. Polaków. Tak. Nie sądzi pan, że w tej chwili na rynku jest coś takiego jak brak dobrych pracowników? To znaczy ludzi, którzy są obowiązkowi, ludzi, którzy no, nie udają niczego, którzy są zainteresowani tym, co robią. Czy pan się zetknął z czymś takim, czy ci, którzy do pana przychodzą, to są zawsze bardzo dobrzy i umotywowani pracownicy? Wydaje mi się, wie pan, że to, bo często pytania są takie, czy są Polacy dobrzy, czy lepsi, czy gorsi. Wydaje mi się, że są jednakowi, wszyscy są podobni. Są i lepsi, i gorsi. I właśnie bardzo dużo przyjmujemy młodych ludzi do pracy. Bo często dużo łatwiej jest nauczyć kogoś od początku, niż kazać mu zapomnieć to, co się nauczył, no i później go dopiero uczyć. No to często te nawyki są trudne do zapomnienia. Pan zaczynał ile lat temu? No ja zaczynałem, skończyłem szkołę w 72 roku. Tutaj się pan znalazł kiedy? No, przyjechałem na wizytę w 73. I tutaj pracowałem w Cyclone. Rok tu byłem. No i później drugi raz, wróciłem do Polski, drugi raz przyjechałem już na stałe w 78. 10 lat później z kolegą kupiliśmy Cyclone, bo poprzedni właściciel szedł na emeryturę. I jaka to wtedy była firma? No było nas 25 osób. Ale produkowała części lotnicze czy samochodowe? Nie, lotnicze i trochę inne jeszcze mieliśmy produkcji, ale przede wszystkim lotnicze. Przecież silniki produkujemy w Kanadzie, produkujemy podwozia w Kanadzie. Mówi pan te silniki, które są w Polsce częściowo robione, tak? I niektóre małe. Pratt & Whitney na przykład produkuje całe silniki tutaj. Teraz podwozia są robione do 777. Podwozia tutaj są robione. To jest do Boeinga? Tak, dla Boeinga. Podwozia tutaj są robione dla Airbusa. Podwozia są robione tutaj dla Boeinga 737. To robi się w Oakville, ale z kolei Oakville tą produkcję wysłało do Polski. Dużo widzę takiej, wie pan, opinii negatywnej na temat globalizacji. Tak. Tak naprawdę to nie wiem, co jest z tym złego, no bo my wysyłamy nasze elementy na cały świat. Gdyby nie było tej globalizacji, no to... Ona siłą rzeczy jest, bo technologia wymusza właśnie to, o czym pan mówił, to co byśmy tutaj sprzedawali w Kanadzie? Nic. Bardzo mało. Ale że możemy sprzedawać do Anglii, do Niemiec, do Francji, do Polski, do Szwecji, do Stanów, dla Chińczyków, do Japonii, do Korei, do Tajwanu, no to wie pan, to dla nas jest bardzo dobre. No bo, i to mało tego, że my tych klientów nie szukamy, oni nas szukają. Myślę, że biznes travel, to się podróże biznesowe będzie mniej, no bo każdy będzie oszczędzał, ale takie wakacyjne, no to wrócą tak jak były, no bo ludzie chcą polecieć na wakacje, chcą zobaczyć rodzinę, także to wróci od nowa, tylko że wydaje mi się, że to zajmie ze 2-3 lata. Nowe technologie, no to nowe kompozyty weszły, pomimo tego, że są drogie, ale jest sporo kompozytów. Czy one dotyczą tylko pokryć, czy również to są te konstrukcyjne elementy, są kompozytowe? Tak jak Dreamliner, to jest procentowo bardzo dużo z kompozytów. Całe poszycia są z kompozytów. Elementy, które
idą do środka, do skrzydeł. A pręgi i szkielet samolotu? Jest mieszanka. Mhm. Jest trochę tego, ale tytanowe są na przykład te ramy, które są wokół kadłuba. Aha. To kiedyś były aluminiowe, ale ponieważ to się robi z kompozytów, no to teraz to tytan i połączenie tytanu z kompozytami nie powoduje korozji. I dlatego robi się tytanowe. Jest mniej aluminium, ale bardzo dużo jest metalowych elementów. Te kompozyty pozwalają też na elastyczność konstrukcji większą? No, jak ktoś siedzi na lotnisku i obserwuje, jak jest samolot tankowany na przykład, to widać, jak skrzydła opadają, bo są bardzo elastyczne, tak. Nie chcemy bardzo pokazywać naszej technologii, naszej własnej. My się znamy między naszymi konkurentami, ale praktycznie nie mamy dostępu, żeby zobaczyć, jak oni produkują. Wie pan, maszyny są mniej więcej takie same. No tak. Wydaje mi się, że tutaj bardziej ma wpływ sposób zarządzania. Bo to wpływa na koszty. Wpływa na koszty, tak. Maszyny każdy może kupić. Tylko istotne jest, jak co on z nimi zrobi. Tak. Z tymi maszynami. O, tu jest taka jedna część, właśnie kawałek skrzydła na ścianie widać. Aha. Jeden z elementów my produkujemy. Co stwarza największe kłopoty? Największe kłopoty. Trzeba pilnować zawsze. Z bankami trzeba uważać. O. Banki jednak są nieprzewidywalne. Banki są nieprzewidywalne, tak? Ta. Nawet przy tak wielkiej produkcji, nawet przy tak wielkim zaangażowaniu. Ta. Robią często jakieś decyzje, wie pan, przy zamkniętych drzwiach i. No i mogą problem zrobić. Także trzeba zawsze mieć ten plan B. Czyli ten cash flow i te wszystkie rzeczy to nadal jest, no, może być problem. Oczywiście, tak. Nawet jak jest dobry, może być problem, dlatego że bank robi decyzję, mówi, my więcej tego nie finansujemy. Aha. No i mówią, zmień sobie bank. Tak. Często może być tak, nie miałem jeszcze takiej sytuacji, ale mogą dać 2 tygodnie na zmianę banku, a to jest często niemożliwe. Dlaczego tak się dzieje? W końcu przecież bankom powinno zależeć na klientach, którzy właśnie no, mają ten duży obrót. Wydaje mi się, wie pan, że to... Czy to są polityczne decyzje? Tak, polityczne. No widzą oni... Bank nie patrzy na jeden biznes, tylko patrzy globalnie. Mówi, no już my w tej chwili nie finansujemy na przykład lotnictwa. No i wycofują się z tego. No to się wycofują, tak. A mimo wszystko, wie pan, w tym biznesie ja znam, czytam dużo, no i znam firmy, które padły. Padły albo redukują produkcję. Myśmy sami zredukowali. No. Tak. To, że mamy tą możliwość zrównoważenia wydatków z dochodami. No tak. Ale wystarczy tylko, że pan miesiąc prześpi, no i może być problem. Mhm.